proszę pana starostę o przecięcie wstęgi i symboliczne otwarcie nowo remontowanej sali gimnastycznej oraz poproszę przedstawicieli młodzieży, ażeby tego dokonali razem z panem starostą. Może Norbert? Proponuję, że jest to wspólne dzieło, żebyśmy wszyscy razem, pani dyrektor i wicestarosta, żebyśmy... Zapraszamy. Pani dyrektor zakończy. To nie do samego końca. Bardzo dziękuję. W tym roku udało się wyremontować salę gimnastyczną. Jest to kwota niebagatelna, nie mała, bo aż około 200 tysięcy złotych. Praktycznie sala została zremontowana od podstaw. Wszystko. Nowa posadzka, nowa podłoga, nowe ściany, nowe oświetlenie. Wokół budynku także poprawiliśmy troszeczkę dach. Jak widzicie, jest też naprawiony. W związku z tym jest kapitalny, gruntowny remont przeprowadzony i na pewno na wiele, wiele kolejnych lat ta sala będzie wam służyła. I tego wam życzę, bo nie tylko nauka jest ważna, ale także wychowanie fizyczne jest niezwykle ważne. Aby dobrze się uczyć, trzeba być też sprawnym fizycznie, bo to pomaga zdobywać sukcesy w przyszłości.